Szczecinie. Pospaliśmy, wstaliśmy, jedziemy gdzieś na jakieś śniadanie. Ola się obudziła, nawet się ogarnęła, zobaczcie. O, cześć. Paulina, Marek Gross, bardzo mi miło. Miło mi. Super. No co, zapraszam. No to wio. Mamy dzisiaj jakiś taki dość napięty plan. Mamy. Dzień dobry, jeszcze raz. Cześć, witajcie. Szczecin. To jest niepowitalne. Plan zwiedzamy dzisiaj Szczecin. Pokazujemy wam najlepsze miejsca dla studentów. Tak, ku przestroce, bo niestety... To nie jest pałka. Słońce nam trochę zaszło. Mróz przyjechał. Co? Mróz przyjechał. Ola, to jest Marek do nas. Studenci, którzy przychodzą na obronę, zamiast przynosić kwiatów dla swoich promotorów oraz dla komisji, przynoszą różnego rodzaju karmy dla zwierząt, które będziemy zawozić do schroniska. Chodzimy do biura rekrutacji. Tutaj się wszystko zaczyna, jeśli chodzi o naszą uczelnię i studentów. Może Ola się ogarnie. Może Ola wybierze nasz wydział. Tu mamy dziewczyny, które przyjmują przyszłych studentów do naszej uczelni. Przyszły studencie, możesz porozmawiać. Tak. Ola, jak najbardziej zapraszamy do rozmowy. Na pewno dziewczyny cię namówią, żebyś została tutaj w Szczecinie, naszym wydziale. Stąd się zaczyna całe studenckie życie. Tak? To są pierwszy kontakt z przyszłymi studentami. To wszystko tych dzieci nie zależy, czy ten student zostanie, czy nie. Jak widać, odpowiedzialne zostają. Zajęcie. Tak, jak widać, zostają. I im dalej od rodziców, tym lepiej, pamiętaj, bo nie ma takiej kontroli, a samo miasto się spodoba, także dużo zieleni, dużo możliwości. Przedstaw się. Mat Olech. Z czego jesteś znany? Z kotów. Zmęczona? Mhm. Strasznie, biedna ty. Gdzie jedziemy? Jedziemy teraz na Jasne Bonia, pokazać jedno z miejsc najlepszych, gdzie można w ciągu dnia czy weekendu, jak jest ładna pogoda, słoneczko, poopalać się, pospacerować po mieście. Całe pola Jasnych Błoni są wypełnione kolorowymi fioletowymi krokusami. Tak. Teraz się okaże, że są śliwkowe te krokusy. A ty co? Mat. A mnie boli noga. Co ja? A, ja tu myślałam sama, tak? No tak. Czekaj, idę z tobą. Jesteś lekiem na całe zło. Czysto teoretycznie. Powiem ci na ucho, nie mogę tego powiedzieć za głośno. Ile? No i teraz cię wydało, co ja trafiłam. Śniadaj szybciej, bo to jest ochrona idzie. Dobra. No i się skończyło. I pośpiewane. Uratował cię. Pan cię uratował. Dajmy jeszcze definicję. Ola, tak się zapytam. Czy uważasz się za osobę nieupoważnioną do wchodzenia na scenę? Broń Boże. Zdefiniujmy słowo nieupoważniona. Co znaczy słowo nieupoważniona? Nieupoważniona, czyli taka, która nie potrafi się zachować na takiej oto scenie, a że ja po prostu pół mojego życia, 85 lat spędziłam na scenie, no to... Hello! Ile? Maryla Rodowicz by weszła i co? I też by ją wyrzucili? No ba, taki ochroniarz. Co? Ale to już było? No tak? Nie. Słuchajcie, chyba jesteśmy w jednym z najwyższych punktów Szczecina. Jakby ktoś się chciał dowiedzieć, o co chodzi w tym Szczecinie, to białe, bo to nie jest góra lodowa. Muzyka.